Co tutaj można dostać? Pierożki redańskie, specjalność zakładu, serdecznie polecam. A niech mnie Wadgern w moim lokalu. Nie może być. Skąd wiesz, że jestem Wiedźminem? Żartujesz, a kto inny używa srebrnych głowni? Mahakamska robota, co? Będzie ze 40 cali. Elfi, specjalista od mieczy. Ty musisz być Ape Harhatori. Ha, no, wydało się, to ja. Geralt z Rivii. Słyszałem o tobie wiele dobrego. Miło cię poznać, Geralt. Czym mogę służyć? Może pierożka? Dobre. Cieszę się. Mogę coś dla ciebie zrobić? Szukam dobrego miecznika. Znasz jakiegoś? Ha! Nie sądzisz, że trzy miecze na plecach to będzie przesada? Dobre, ale tak poważnie. Wykuwasz jeszcze coś czasem? Szczerze mówiąc, rzadko. Teraz robię pierogi, z czegoś trzeba żyć. Ale tęsknię za miechem i kowadłem. Gdyby nie ten chęt do żony Van Horn... Nie wiem, o czym mówisz. Nie będę klienta Wiedźmina podejmował pierogami. Chodź, pokażę ci coś. Sporo tych mieczy i to nie byle jakich. Dzięki. Zostawiłem sobie kilka sztuk na pamiątkę. Szkoda, że już się tym nie zajmujesz, bo chętnie bym wymienił swój sprzęt na taką stal. Dlaczego ktoś z takim potencjałem babra się w cieście? Bo to lepszy interes jest. Ale przede wszystkim bezpieczniejszy. W garmażu nikt nie znika, nie zostaje kaleką. Rozumiem. Ktoś kontroluje nowigradzki rynek kowalski? Oficjalnie nie, ale wszystkie dostawy przechodzą przez Ernsta Van Horna. A on ponoć często grywa w karty z Tasakiem. Kim jest ten Ernst Van Horn? Zaczynał skromnie, miał mały warsztat w dokach. Był jednak bardzo ambitny. Wiedział, że nie może konkurować z innymi miecznikami na poziomie warsztatu, to szukał innych sposobów. Innych? Tutaj kogoś obrzucić błotem, tutaj wykupić długi za bezcen i przejąć, a jak trafiło na chędożonego nieludzia, to donieść władzom, że jest hawekarem. Rozumiem, że właśnie w ten sposób się ciebie pozbył. Nie poddałem się bez walki. Chodziłem do ratusza, pertraktowałem, okazało się, że bez sensu. Był już wtedy pod ochroną Tasaka, a w Nowigradzie mało kto się porywa na Tasaka. Nie próbowałeś się z nim dogadać? Z Van Hornem? No coś ty, to kawał bezwzględnego gnojka. Albo grasz według jego zasad i płacisz mu procent, albo cię nie ma. Rozumiem. Ale wiesz, nie mogę narzekać. Pierogarnia daje świetny dochód, tylko że... Tęsknisz za miechem i kowadłem. Nie próbowałeś załatwić dostaw z innego źródła? Wszystkie kontroluje półświatek. Jakim ja jestem partnerem do rozmów dla tych bandytów? Chociaż... A może gdybyś ty pomógł mi z dostawami? Mam ci załatwić dostawy niby skąd? Wystarczy, że poszedłbyś ze mną na spotkanie. W charakterze ochrony. Swego czasu w sprawie dostaw żelaza pertraktowałem z człowiekiem króla żebraków. No tak, on raczej nie przejmuje się embargiem Tasaka. Tylko że on żądał jakiegoś chorego procentu. Ale może mógłbyś mi pomóc w negocjacjach? Spokojnie, nie chcę nic za darmo, dogadamy się. Mógłbym na przykład wybrać sobie coś z tej kolekcji? Zapomnij o tych śmieciach. Wykuję ci miecz, którym będziesz mógł zabijać bogów. No nie wiem, nie chcę się mieszać w sprawki nowigradzkiego podziemia.
Naprawdę, przydałaby mi się pomoc kogoś takiego jak ty. A temu sukinsynowi należy się nauczka. Będę twoim dozgonnym dłużnikiem. Chcesz? Chcesz zbroję płytową? Załatwię ci. Może trebusz, katapultę. Zgadzam się. Ustaw nam spotkanie. Doskonale. Spotkajmy się po zmroku. Przy żurawiu w dokach. Tam tu w Nowigradzie to pasuje. Ale jest jeszcze kuterloga, szałka, no i ulicznice. A co na to kapłani Wiecznego Ognia? Nie przeszkadza im, że mają pod nosem taką rozpustę? Oficjalnie, nieoficjalnie, to sami to zakładają. Co jest siwy? Przygód szukasz? Witaj. To tutaj? Witaj, Wiedźminie. Kawałek dalej. Gotowy? Prowadź. Doskonale. Tędy! Człowiek króla żebraków nazywa się Cyna. Co o nim wiesz? Niewiele. Łatwo się denerwuje, więc targuj się ostrożnie. Potrzebujemy go bardziej niż on nas. Miałeś być sam, elfie. Kto to jest? Troskliwy przyjaciel. A tak, dobra. Jest tak. Otwarty konflikt z Tasakiem musi się szefowi opłacić. Oferta jest jedna i nie podlega negocjacjom. Zaskocz nas. Stała dostawa żelaza będzie was kosztować 50% zysków. Oszalałeś? Damy wam 10%. Geralt, co ty? I grasz z ogniem, Łazengo. Nie muszę się z tobą targować. 40% to jest ostateczna oferta. Potargujmy się. Damy wam 25%. Ty jesteś, żeby dyktować warunki królowi żebraków. 35% to ostatnie słowo. 25% to ostatnie słowo, ale dorzucimy wam zniżki w warsztacie. Chyba zwariowałeś, Łazengo. Nic z tego. Chodźcie, chłopaki. Jak nie, to nie. Trudno. Geralt, co ty wyprawi... Czekajcie. Niech będzie. Umiesz się targować, troskliwy przyjacielu. Zgadzamy się na wasze 25% plus zniżki. Zgoda. Interesy z wami to przyjemność. Oj, Cyna, coś ci się pojebało po pijaku. To teren Tasaka, lachociągu. Zaraza, to kto znów? Są od Tasaka. Co robimy? Bić, kurwy, syna! Próbuj ze mną, Fiucie! W nogi, tędy! Geralt, szybko! Ze strachu taki blady jesteś? Ostrożnie! Tam też mogą być! Ostrożnie! Tam też mogą być! Za mną.
No nic, mam nadzieję, że nam się to opłaci. Czyli możemy liczyć na wasze dostawy? Za kogo mnie masz? Dałem ci słowo czy nie? Ale na waszym miejscu bym sobie załatwił obstawę. Z Tasakiem nigdy nie wiadomo. Mógłbyś nam dać kogoś do obstawy? Niestety kilku gnojków Tasaka przeżyło. Pewnie już wie o wszystkim. Ja nie mam ludzi, żeby wam zapewnić ochronę. Na waszym miejscu to bym na razie nosa nie wychylał. Dzięki, Cyna. Ale w końcu szefowie się dogadają i będziecie mieć spokój. Trzeba tylko przeżyć do tego czasu. Co teraz robimy? My tu gadu-gadu, a wspólnik ci nawiał. Zaraza. Ej, czekaj! Powodzenia! Hattori, zaczekaj! Żyjemy w materialnym świecie, a ja jestem materialistą. Chyba zeszczałem kasę. Donos będzie karany! Jednego! Hattori! Jesteś tam? Otwórz! Nigdy w życiu! Daj mi spokój! Nie wygłupiaj się, wpuść mnie! Wybij to sobie z głowy! Ja się stąd nie ruszam przed Midinverne! Wybacz, Geralt. To był błąd. Wchodzić w interesy z tymi bandytami... Trochę na to za późno. Król żebraków załatwi ci dostawę i co wtedy? Czym mu zapłacisz? W co ja się wpakowałem? Geralt, musisz mi pomóc. Nie, nie muszę. Jestem wiedźminem, nie ochroniarzem. Właśnie. Mógłbyś mi poszukać ochroniarza. Geralt, błagam, zabiją mnie. Masz kogoś konkretnego na myśli? Jest taki najemnik, Sukrus. W jeziorze przesiaduje. To stary pirat ze Skellige, który kiedyś mi pomagał. Wielki jak stodoła. On się nie wystraszy nawet tuzina Tasaków. Nie możesz sam z nim pogadać? Rozstaliśmy się trochę poróżnieni. To znaczy domagał się premii, a ja... Nie zapłaciłeś mu, świetnie. I co? Mam na to jeszcze teraz pieniądze wyłożyć? Na pewno się dogadacie. Geralt, nie zostawię mnie tak! Najsłynniejszy zamek w Nowigradzie to Pasiflora, ale jest jeszcze Kuternoga, Szałwia, no i Uliczniczy. A co na to kapłani wiecznego ognia? Wchodzi i brud z podnagrania Czytara. Bryj walko, zrobię się wstydek, Hendorzy! A trzeba będzie się wtrącić do dyskusji. Gdzie się tu wpieprzasz? Jeszcze nie skończyliśmy rozmowy! To była rozmowa? Nie twój chędożony interes! Też chcesz w ryj? Nie gadaj, tylko walcz! No. Wybacz, sam się prosiłeś. Geralt jestem. Sukrus, dobrze ci poszło, przyjacielu. Piwo na zgodę? Chodź, pogadajmy w środku. Co cię tutaj sprowadza, Geralt? A co się pobiliście z tym kupcem? Gdzie moja siostrzyczka miała oczy, jak szła za tego knura?
To był twój szwagier? Szwagier, nie szwagier. Chuj w każdym razie. Najpierw zagadywał, przywieź miód ze Skellige. Obaj się obłowimy. A jak się wystarałem, to tylko w kółko o niespodziewanych kosztach składu, balansie netto brutto. Najgorsze te interesy z rodziną. Święte słowa, przyjacielu. Szukam ochroniarza. Zainteresowany? Czemu nie? Jak są pieniądze? No właśnie, na razie nie ma. A, czyli barter. Ja coś dla ciebie, ty coś dla mnie. A to zabijecie. No niech będzie. Co masz na myśli? Szwagier wisi mi pieniądze. Odzyskaj je, to pogadamy. Zaraza. Zajmę się tym. Gdzie go szukać? Za kotwicą, tu niedaleko, w porcie. Wiesz co? W sumie mam gdzieś te jego pieniądze. Jak ci się nie uda, to trudno. To co mam w końcu zrobić? Rozwal mu ten cały zapas miodu, który przywlokłem z Skellig. To jest dojrzałe zachowanie? Nie, ale za to sprawiedliwe. He, pizzy z glancuś. Kielich nigdy nie smakuje. Wieczny tak, ogień nas chroni, ale taki wiedźmy. Ujala! Ryby może się schlać jak świn. A ja to się najbardziej cieszę z tego, że w ogóle możemy się radzić. Mam kutasak kiełbasa. Lubię sobie nim pokazać. Kupić jutro, kup dzisiaj! Witaj. Jestem windykatorem pana Sukrusa. Przyszedłem po... Pana? Kamanie pana! Niepiśmienni interesów nie robią. Powiedz mu, że zapłacę, jak na Skellige wrosną palmy. O co się kłócicie z Sukrusem? Miód importować mi się zachciało. Miód! Rozumiesz? Gówno nie interes. Panie, takie cła to jebali, że jaja się kurczą. I teraz nie mam z czego spłacić tego cholernego łajdaka. Prędzej na Skellige wyrosną... Wiem. Na Skellige wyrosły palmy. Zapłać Sukrusowi. Nie może być. Zapłacę Sukrusowi. Może być akredytywa u Vivaldich? Tak? To ja już pędzę! Brawo, wiedźminie. Mam temat na kolejną balladę. Witaj. Cześć. Jak tam, Geralt?
Załatwiłem to. Powiedział, że wystawi ci akredytywę w banku Vivaldi. Naprawdę? Zuch, chłopak! Powiedz, kogo zajebać! Na razie wystarczy przypilnować. Jest taki miecznik, podobno się znacie. Hattori, ten elfik, kiedyś chciał mnie ocyganić na toporach z Kubany. I co? Pracujesz dla niego? Można tak powiedzieć. Wspólnie likwidujemy monopol na usługi kowalskie w Nowigradzie. Szczytny cel. Skoro za niego ręczysz, przyjacielu, to czemu nie? Zbiorę tylko paru chłopaków i jedziemy. Krzyżu strzyka. Pizzy z glancu. Rubu i kolację. Bohaterze ty mój, chodź, niech na ciebie całuję.